No to w porządku, wracamy. Tu nam się trochę znów fabuła zakręciła. To informacja dla ludzi, którzy na tym... Nie zrobiliśmy, tylko spotkałeś tak, sobie... przeszliśmy trochę na północ w ostatniej części live'a, w ostatnim odcinku na YouTubie, jeśli ktoś ogląda w archiwum. No i spotkaliśmy swoją czerwoną księżniczkę, przespaliśmy się z nią, ale okazało się, że ona już jest komuś tam obiecana. No i niestety wywiązała się walka. Zabiliśmy typa i koniec. Take your leave. Ja muszę z nim gadać. No, oni idą do Arks, żeby ustawić ten sklep na jakiś dzień Lucjana. No i wtedy pewnie ten demon i oni ten Deathfog będą chcieli pewnie na dzień Lucjana uwolnić, pamiętasz? A, czekaj, jeśli... I tutaj podobno Deathfog zablokował tą drogę. O, nie wiesz, że Aleksander zginął? Oczywiście. O, ale to znaczy tak ironicznie powiedział, no aha, jasne, czyli on nie wierzy w to, że mógł Aleksander zginąć? Tak. No a zobaczmy, ja czekaj, sprawdzę, czy ma coś do... Aha, on już czekaj! Dobra, poczekaj Sushi, bo tutaj trzeba zrobić taki tak zwany manewr, wymiana itemów na itemy do kradzenia. Ale nie ten, nie kupuj od niego teraz. On ma jakieś fajne rzeczy. Zajmujmy się kupowaniem w przerwach. No, na przykład ma super zajebistą tarczę. Nie kupowaniem, tylko chcę od niego okraść. Nie. Aha, okraść. No dobra, no okraść to ten. Ma fajne rzeczy, ma różdżki dla mnie, ale to mówię. Czekaj, na razie go zostawmy go i będziemy kupować, jak będzie okazja. To a tu się ta droga kończy? To już jest górna część mapy, to już jest koniec. Wiesz, Goniu? No tak, mówię ci o tym. Tu jeszcze można na górę iść do ślimaków. O, tu jakiś koleś leży, muszę sprawdzić, co się dzieje z nim. Sebilną go. Nie da się. Goniu, ja tu wchodzę do góry, wiesz? O, tu jest gaz, tu jest wulkany, tu jakieś są. Aha, tu jest ten teren, dobra. Tu ten demon był, wiesz? Dobra, spadam stąd. Czyli co, tylko to miasto nam zostało? Na tej mapie? No zostało nam ten las tutaj do przeczesania, tam te jelenie były. Do zrobienia. Uważaj, no bo on może chcieć ten, bo on szuka złodzieja teraz, więc nie podchodzi do niego. Ale co, mnie będzie zaczepiał? No może cię zaczepić, nie wiem. O, ja już widzę, a nie, to nie ten. Jakiś bodyguard tu jest. No to co, albo idziemy zobacz, tutaj na górze jest jakiś ten. Idziemy tutaj? O. Czekaj, tu jest jakiś merchant. Dobra, to są jacyś tacy ten. No nie, no moim zdaniem trzeba do tego miasta chyba wejść, nie? No tak, no ja to mówię. Chociaż nie wiem, czy bym najpierw na południe od tego miasta nie ogarnął terenu. Dobra, wchodźmy już do miasta. Jakieś grzybki tu rosną fajne. Uuu, skrzynia jest za wodospadem. No to przecież taka skrzynia za wodospadem to skrzynia dla mojej postaci. Czekaj, może tak zróbmy. Przeteleportujmy ją najpierw, bo tam może być jakaś pułapka. Nic tu nie ciekawe. Jakiś balon z wodą czy coś. Te grzybki zbieraj, bo to może być na jakieś potiony. Ja w ogóle widziałem, że ty se stary porobiłeś najmocniejsze runy na postaci i wszystko. Jak Goniowi dacie save'a, to on później wiecie. Jakie runy? Co? Jakieś tam runy porobiłeś, stary. No ty masz też runy, przecież to największe. Stary, jakieś runy porobiłeś, runy. No mamy przecież 5 największych run. Każdy z nas ma największe te runy. Co ty gadasz? Już kurde, już próbujesz się wymigiwać, że moja postać jest najlepsza. No co poradzisz? Stary, barka pułapka tutaj jest lepiej. Ty, a to się jakoś nazywa? Abandoned Laywood Sawmill. A, to jest tartak. Zajebiście na koniu. Ucieczka, ucieczka. Dobrze, że mam 3200 życia mi dodało. Ty mi lepiej powiedz, jak my chcemy tu wejść. Bo ja chyba wiem. Tu. Wy się do niej przeteleportuj. Weszliśmy bokiem, pewnie jakiś przypał zrobimy zaraz, kojs. Dobrze się tu żyje. Tu jest jakaś jaszczurka.
Never knew you to be sentimental. Honey Hook Snake Root. Ty, marihuanę se palą, widziałeś to? No. Jaki on jest abandoned, jak tu ludzie są w środku? U, jakiś koleś do mnie gada, attitude minus 5. O kurde, masz tutaj czelność łazić po zakazanym terenie. Attempt to bribe. O, I will make you pay. O, stary, wszyscy nas zaatakowali. Chyba nie powinniśmy tu tak wchodzić, wiesz? Nie, no czemu? No nie, bo zabijamy typa, który jest rwalem jakimś, no przecież to on NPC jest, chodź, wczytamy. A widzisz, że to jest opuszczony sawmill, więc to są jacyś złoczyńcy. No ale może dało się z nimi... Kurde, no, koleś się nazywa... Elixir. Dobra, wczytaj, nie wkurzaj mnie już. Idziemy od frontu, chodź, idziemy od frontu. Nie no, ale tu mi się wydaje, że tam gdzieś mi kurde... To zwiedźmy najpierw, las. Ja bym po prostu od frontu spróbował podejść i zapytał, czy tam nie ma kogoś, zapukał, może nas wpuszczą. No to się gdzieś na dole? W takim razie do Cloisterwood. Zmęczony jestem. Nie, czekaj, Cloisterwood. To nie był Cloisterwood. To był Driftwood Fields. A, tam. No, w sumie rzeczywiście. Tylko nie mamy tego, fuck. Ja nie zaznaczyłem. Dobra, to ja tam się przyjdę z piechoty. Nie, no do tego Paladins coś tam trzeba, wiesz? A później tak w lewo do góry. Ty, a gdzie te jelenie były? No właśnie tam po drodze, o tym dlatego chcę tam pójść. Nie wiem, czy to po drodze było. No idź, dobrze idziesz, w lewo tam idziesz i znajdziesz te jelenie. No ich nie szukam. One przy wodzie gdzieś były. Tu były jelenie. Dobra, to możemy do nich podejść, do tych jeleni. W ogóle więcej może ty być. Sobie po drodze jedz sorsa, jak widzisz jakieś ciała, to zjadaj, żebyś miał tego sorsa dużo. Ja tam widzę jakieś ciała, nawet nie zaglądam. Ty czekaj, to nie tu. Myślałem, że to tu jest. Może wcześniej kawałek. Ja nie wiem, znajdziemy je później. No ja wiem, gdzie one są, czekaj, zaraz cię poprowadzę, tylko odkryję ten. Dobra, mamy tutaj, czekaj, tu w ogóle coś jest? Wiesz co, no tu była droga do tego, nie? Pamiętasz? Do tej wyspy można się było normalnie przeteleportować. Tutaj możesz zjeść sobie, zobacz, jest jakiś domek płonący. Czekaj, bo aż mi się zapisało, jak tu podszedłem, może coś tu jest fajnego. Już się ciemno zrobiło, wracam stąd. Czekaj, bo idę, no to ja też chcę zobaczyć trochę świata, nie tylko się teleportować. Ty, jakiś ołtarz tu jest. Widziałeś to? Gdzie? Na wodzie. Gdzie? Obok mnie, w wodzie. U, wiewiórka. O, to jest ten ołtarz, ten z trzech ołtarzy, to dawaj. Ty, czekaj, wiewiórka tu chodzi, gadam z nią. Ja idę do ołtarza. Czekaj, pogadam z wiewiórką może najpierw. To pogadaj z wiewiórką, ja idę do ołtarza. A ty z ołtarzem nie gadaj, bo nie masz perswazji nawet na kamień. Kładę rękę. Modlę się. Jakiś głos się do mnie odzywa. No i co? I powie pewnie. I szepta mi do łóżka. Godwoken. Jesteś moim czempionem, nie możesz zawieść. No jasne, że jestem. O, ten, pobrałem sorsa z tego kamienia. No już nie słyszę go. Dobra, jeszcze jeden altar musimy gdzieś znaleźć. Ale co to jest w ogóle za domek? Nie wiem, no leży sobie domek po środku tego. Może coś tu jest? Tam jest domek tej wiedźmy, nie? Tak. Jakieś rękawiczki szajskie. Worn teddy bear. Nie, to chyba nie jest nic fajnego. No dobra, mamy ten altar, no to
Dobra, czekaj, to do tych jeleni chodźmy, one są tutaj. Ale po co chcemy? Naprawdę? Ja myślałem, że po drodze jak będą, to tam pójdziemy. Tak szczerze, to nie chce mi się do nich specjalnie łazić. Nie są gdzieś tam w ogóle na południu, gdzieś przy strachach? Czekaj, gdzie jest moja postać? Czemu ona tam nie idzie? A, moja postać jest tu. Ty, a ta żaba, co ona tak płacze? Czekaj, zagadam do niej jeszcze, może zabiliśmy tą wiedźmę. No i co? Ja, zajebiście blisko to jest. Przyznaj, że się zgubiłeś i nie wiesz, gdzie to jest. Dobra, gdzieś tam mam gonił. Chodź, idziemy dalej robić. No to idziemy, przecież to po drodze jest, chodź no. Jesteś przy Paladinsach? Jestem tutaj, gdzie mamy iść, po prawej do góry, do miasta. Chodź tutaj, szybko pójdzie. No to ty to najpierw zobacz. Znajdź, a później mnie zawołaj. No jestem przecież przy tym. O, tu jest ten trzeci altar w ogóle. Przecież to nie jest tutaj. No zobacz, po drugiej stronie wody. No to po drugą stronę wody chyba najpierw idź, nie? A później ten. To przecież się nie, tam się nie przyniesiesz. No przyniesiesz i cię zaczną gadać. O, tu jakiś jeż jest. A nie mogę się dotknąć. Kurka tutaj mieszka. Kolejny zaczarowany las. Uuu, bedroll. Tu jest jakiś. Widzę cię tam jak łazisz, wiesz? Uuu, kurka. Muszę z kurką pogadać. Behold! To jestem ja! Magi Cocker! Stary, to jest Magi Cockerer! Nie bój się! Magi Cockerer? Powiedz, że normalnie podziwiasz go. Zapytaj go, jak posiadł te moce. On zabił czarodzieja! Dobra, powiedz mu, że wygląda, a nie powiedz mu, że nie miałeś go zamiaru obrazić. No, non taken. Mówi, gonił magii. Magi Cocker mówi, że zabił wizarda i posiadł moc. Ty, są, miałem rację. Itemy się resetują co level. Teraz zaszedłem do kolesia i ma nowe itemy. No dobra, no ale wiesz tam, ty będziesz co level kułaził i kupował item? Czy tak nie, teraz tylko tak ci bijemy mówię, wszystkich, że chcemy, że ten... to możemy ten. No, nie chcę, już ci mówiłem, że nie chcę tam łazić co chwilę, bo to nie ma sensu, strata czasu. Co kilka leveli można wpaść, sobie zrobić itemy i będzie wesoło. Dobra, tu są te jelenie. O kurde, fuck. O, one są głodne. Hrny, w gór. Quietly take your leave. Hrr. Brug. Frud. Bo ty zagadałeś postacią bez petpala, głąbie. Wiem. Dobra, muszę to wczytać. Kurde. Ale jestem chyba blisko, bo tu już miałem zapisane. No bo bo nie wiedziałem, że tam jest zejście, wiesz, po skalę i on skrócił drogę. Tak, byłem drugi raz u tych kur, co im pomogłem znaleźć ten i one zostały zjedzone. Znaczy co się zabiło, nie wiem czy to goniu nie był, bo leżały wszystkie martwe jak tam poszedłem ostatnio. Gdzie? No te kurki na samym początku, pamiętasz wtedy? No to przecież nie pamiętasz, że to dziecko przecież dostałeś kurze. No tak, a one zaniosłem je i one powiedziały, że się zaopiekują. No i zginęły wszystkie i zostało tylko to dziecko. No ale czemu one zginęły, bo tego nie pamiętam. Ja zobaczyłem ciała i już wtedy cię oskarżałem o zabójstwo. A ty nie potwierdziłeś i nie zaprzeczyłeś. Stary, ty jak ta baba byłeś na komisji Ambergold. O, nie powiem. Nie powiem. Dobra, stoją. Now. Teraz, teraz, teraz. Gór, on mówi. Dobra. Dobra, powiedz tym Dirsom, że są Voidwoken. The three fawn-colored stags shake their antlers. The clouds clear from their eyes. Uuu, jakiś dym się oczyścił z ich oczu. Mi się wydaje, że tamten ich opętał. Huh? What? Co? Where are we? Gdzie my jesteśmy? Hnr! You. Ty! Kanalio! Dobra, kurde, mieszasz tam, gdzie ci nie powinno być. Dość tego. Stary, on nas zaatakował.
Tak? Tak, tylko poczekaj, nie wiem, chwilę, czekaj, chwilę, nic nie rób, nic nie rób. Czekaj, bo on maluch. Aj, kurde. O oh, fuck, przeklął Dira. Dobra, trzeba go zabić zanim ten... Co, po prostu go bijemy, nie? Jakiegoś skilla jeszcze za jeden. Hejsta miałem, czy mi się zdawało. O, mam hejsta. O, rzucam clear mind, może będzie miał szybszy ruch. One są po naszej stronie, a to... O, dobra, to decyzji. Tak, tak, bo on je coś im kazał mówić i one go podążały za nim, ale ja powiedziałem, to Void Woken. A jakbym pewnie się wycofał, to pewnie nie tak by było. Tylko nie podpalaj, on ma duże resistance przy skipu, ja to go zabiję. No dobra. Żebyś nie trafił tych niechcący. No to weź go tam. O kurde, automoto we własnej osobie zatwierdził mój post. Dobra, gadam do nich, nie gadaj. Ty nie automat zatwierdził, tylko go nie zatwierdził. Czy on jest naprawdę martwy? Co? Gdzie mój orzech do myślenia powinien być? Czułem się, jakbym coś tam miał w głowie, tumbleweed, jakieś zioło tam, gdzie mój orzech do myślenia powinien być. Gdybyś nie przybył, mogłem się w niego zamienić. Dobra. On się cieszy. I don't mean to fawn, but without you, that thing would have. I feel like I could eat a whole bloody. No dobra, czyli oni się wszyscy. Snuggle friend. Donkey on the double. Jakiś osioł to jest, stary. Donkey. Okej. Okay. Mamy Source Orba, żeśmy dostali. Venomous. Ty, ale ten Source Orb daje te aury, nie? Nie wiem, jakiego Source Orba dostałeś? No taki zwykły, taka kulka, co jak to wsadzisz sobie, to ci daje. O, piszę, no. Venomous Aura. Bo ja mam tego Clean Wounds, nie? Mam ten czar na Source'ie. No to możesz to dać komuś do ekwipunku na przykład, żeby też miał. Może aurę jej dam, o której z mojej postaci po prostu, tej babce na przykład. O, ty, czemu ona nie ma w... Czemu ona nie ma runy wsadzonej w tego? Jak nie? Ma. Na szyjnik? Nie, moja baba nie ma runy w naszyjniku, a miała. Ktoś mi musiał wyciągnąć. Że ja nie wyciągnąłem sam, po co? Znaczy ja wyciągałem, ale wkładałem też z powrotem, to czekaj. Nie no, ja jej wsadzę w naszyjnik i to jej da Evasive Aura, o. Ja nie wiem co to daje Evasive Aura, ale mam to teraz. No to zobacz w skilla. To daje, to jest your to, co daje is increased by 90% unikanie. And your movement speed is increased by... No to tak średnio, bo moja postać tego w ogóle nie potrzebuje. Ale na innych to możesz rzucać. Aha, no to dobrze, to nawet spoko. Dobra. Idziemy tu po tym lesie. Tu coś jest, tutaj jest kilka postaci jakiś. U, jakaś mapa jest, patrz, jakiś krater. Jaka mapa, jaki krater? No tutaj nad nami trochę, no widzę jakieś. O, to jakieś leśne skrzaty, widzisz to? Czy to elfy? Drewno do drewno. Narodziny do narodzin. Nie zbliżaj ty, się! Ty, czekaj! Czekaj chwilę, co? My podeszliśmy do tego altaru obok tych. Czekaj, bo to jest tribe aż Szychila. A, to mieliśmy do nich zagadać. Czekaj, ja ich memory tutaj. Okej, przekonałem ich. A jak ich przekonałem? Say it's urgent. Dobra, niech mi muszą mi pozwolić przejść, bo ja muszę, to jest pilne. Dobra, ale muszę szacunkiem tutaj. Bo to jest, oni tu kogoś chowają. A, to drzewo zasadzają. Wiesz, z elfów. A, widzisz? Rzeczywiście. Zobacz, leży na ziemi. O, stary, co oni mu robią. Podchodzę bliżej. Ty, patrz, o kurna. O, fuck, krew się wylała. Bo zobacz, bo to jest ciało związane w takie nasiono. Tak, widzisz? Ale czy ja im przerwałem teraz i oni się wkurzyli? Ja, wiesz, ja mogę ukraść to ciało. Ty mi lepiej powiedz, co myśmy zrobili, że się z niego krew wylała. Co oni zrobili?
No nie, mi się wydaje, że jak ja zacząłem gadać, to się wylała. Blood to earth. Krew do ziemi, do drewna, do narodzin. Krew Sariasa w tą ziemię. Muszę, jako Sybilla, muszę zaśpiewać refren. O kurde, ona mnie szanuje, wiesz? Ona mnie szanuje i wraca do pracy. Kładzie jakąś włócznię na jego klatce piersiowej. Krew do ziemi. O, łapią dzidę i są gotowi wbić ją w jego serce. Dobra, no też złap dotknie. Też, no. Krew w ziemię i wbijamy krew w krew. O kurde, to ja też, w grab z perspektywy piece of heart. O, to był wojownik, dumny i kurde, prawie taki, wiecie. I on walczył z Lone Wolfami. W młynie walczył z Lone Wolfami. Dla Sahili. Żeby przyszłość wszystkich elfów. I czekaj, tam był jakiś młyn. Czekaj chwilę, a widzisz, i on... Ty tam wlazłeś pod ziemię? Nie, ja idę do... I on się poświęcił do tego, żeby ci przyjaciele mogli żyć. Reszta mogła uciec. Dobra, respekt tobie dam. O, i ona akceptuje moje spojrzenie, ta Tova. Sarias był wojownikiem, dumnym i prawym. Dobra, tam ona tam gada, że krew w krew, ziemia w ziemię. Wsadzą. Musimy pomóc do final rest place. Popatrzcie, posadzimy drzewo teraz. Dobra, ociera łzy i się odwraca. O, dostaliśmy jakieś 11-levelowe rzeczy. To nic fajnego, kusza. Spodnie zawsze spoko. Dobra, pogadam z nią teraz, z tą Tovą. Gdzie ona tu jest? Ale tym pogadam. The tall elf stares into the pit with dry, bloodshot eyes, her face betraying no emotion. Dobra, nie ma emocji na twarzy. Straciliśmy zbyt wiele. Straciliśmy domy, bezpieczeństwo i teraz tracimy nawzajem siebie. Dość już tego. Powiedz, że wiesz, co ona mówi. Też straciłeś wiele. Nie wątpię w to. Pustka jest blisko. Przyciąga nas wszystkich do siebie. Jeśli nie będziemy się trzymać, to znikniemy. Uszanowałaś nas w trakcie rytuału i Sariasa. Pomogłaś go zapamiętać i pochować. Ale ciągle potrzebujemy pomocy. Albo znikniemy. Nie tylko ci ludzie, ale wszyscy. Jestem ciekawa, czy jeszcze nam pomożesz. Ale co potrzebujesz? To coś bardzo ważnego dla mnie i dla moich ludzi. Nasz rodzinny las jest już przepadł. Pamięć w drzewach i coś tam już przepadła. Kto to jest Sion? Co to znaczy Sion? Muszą jakieś Siona znaleźć albo już przepadną całkiem. O, słyszałeś już o tych Sionach. To są jakieś jak nasiona posiadające wszystkie wspomnienia elfów. Taka komora bezpieczeństwa.
żeby nie stracić tych pradawnych drzew. Nie ma nic ważniejszego niż ten Sion. Dobra, tracimy nasz las, mgła, Divine Order ją tam niszczy. Wszyscy giniemy tam, on potrzebuje tego Sionu, żeby się odbudować. A ten Sion, ona... O, coś tam łapie się za gardło. To moja córka. Jej imię to Sahila. I została nam zabrana. To dlatego tu przybyliśmy. I dlatego straciliśmy Sariasa. Musimy ją odnaleźć. Czy znasz wolfy? Nie znam. Znaczy znam, więc wiesz o co chodzi. Dobra, pomożemy ją znaleźć. O, spotkaliśmy jej siostrę, jak byliśmy w Fort Joy. Tak? Rozmawialiście z nią, więc wiesz. Aha. Nie jest tylko Sionem, ale jest cennym dzieckiem dla mnie. Sejul, dobra, pomożemy. Dobra, musimy wejść do bazy Lone Wolfów i ją znaleźć. No to tam jest baza Lone Wolfów, pewnie. Jakiś Rust Anlon ją zabrał. Dobra, okej. No więc ona chce, żebyśmy tego... Czekaj, pogadamy z tym elfem, co leży. The wound tells the eye a lie. If his tree may grow, but over. Dobra, Goniu, idziemy do tego. Ale co oni atak w trzy osoby robią? To jest cała ich rasa elfów wielkich. Ja bym tu jeszcze na lewo poszedł ten skarb wykopać i wchodźmy do tego miasta, co? Tu jest ołtarz, Goniu. To temiarz. Jaki ołtarz? No to sobie lepiej tu zobacz, gdzie ja jestem, stary. To idź tam, a ja idę stary pogadać. Do tego ołtarza żółtego, przy jeleniach. Bo tam był ten ostatni ołtarz tych z trzech. Czekaj, bo musimy wrzucić, muszę babę tam na górę. Co, odpalam zaraz ten, żebyś po potem będziesz mówił, że o, przegapiam fabułę. Ale co odpalasz? No tutaj jest totem obok tych, ten, to znaczy ten ostatni altar koło o, tych jeleni. O fuck, chciałem pogadać z wiewiórką i ten, czekaj, muszę wczytać. Fuck. To... Chciałem pogadać z wiewiórką, zrzuciłem na nią siebie i zginęła. Trzymaj się, Sapi, dobranoc. Ciema, ząbek. Powiedz mi, gdzie ja mam, gdzie ty znalazłeś ostatni altar, że niby mnie... No tam obok tych jeleni był przecież. Ten wodzie? One właśnie się do niego modliły, no. To co, mam się do ciebie teletepnąć? No jestem obok ciebie póki co, ja muszę tam dojść najpierw. Po prostu pobiegnijmy tam. Dobiegnijmy. Ale ja dotykam, bo ja jestem... Gdzie ty widzisz ten altar? No tam, obok tych jeleni. A tu! No tak. No to ja go muszę dotknąć w takim razie. Zostaw, ja go dotknę, no stary! Kurde, nie dotykaj mi swoimi brudnymi łapami altaru. Ty nie umiesz gadać, kurde, z tymi altarami, stary. Patrz, jak ja gadam teraz z nim. Dobra. Mówią, że jestem najlepszy na świecie, że jestem Bogiem. Frajerem jesteś. Dobra, klęknij się pomóc. O, czujesz, jakby ktoś usiadł na tym altarze i z tobą gadał. Pośpiesz się. The Three Altars, tak usłyszałem taki głos. No. No i co tam jest napisane? Że co, już? Że powiedział? No tak, powiedział, że się myślał ha-hary. Koniec, to było wszystko, co powiedział. Coś... O, zabdejtowało z questa. No wiem właśnie, dlatego się pytam, co tam w questie jest. Ty jeszcze, a to czekaj, ja muszę polecieć tam do tego trzeciego się pomodlić, bo chyba każdy z nas ma osobno tego questa. Tak? To nie co, wiem. Ja też się mam pomodlić przy każdym? A, to ty musisz się pomodlić do tego drugiego w takim razie. Tego, co ja się tam wtedy pomodlę. O, tam obok ciebie co jest. No, no ma. Przy tej wodzie. Bo mi zaliczyło dwa tylko. Biedne. Czekaj, to gdzie jest ten trzeci?
Zobacz, co ci zrobili. To nie jest twoja tam obciążenie, żeby je nosić. A, to było tam, dobra. On mówi, że to wyprostuje wszystko. On mi mówi, że mu odpoczął. No dobra, no zgadałem z tym altarem. Ale co jest w tych tri altars? No nie wiem, co masz w kwestii? Ja mam... No nie wiem, bo już szukam, ale mam ciągle... Aha, bo ja muszę te close te odczytać i one się zamkną, tak? Nie widzę tego questa, jak on się zaczyna? The Three Altars, The Red Prince. Mam trzy razy wpis, że się pomodliłem. Goniu, mam trzy razy, że się pomodliłem przed tym ołtarzem i koniec. Nie wiem, może coś innego tam trzeba było wybierać, a nie się modlić przed nim. Dobra, idę tu do tej wiewiórki. Elven Proving Ground, czyli tutaj elfy coś sobie udowadniają. Czekajcie. Okej, nie zabiłem jej, zajebiście. A gdzie ta wiewiórka? Gadam z nią. Dobra, kaboom, splash. O, ona się cieszy, ona mówi, że tu zawsze show robią te. I to właściwie tyle powiedziała, że elfy robią show. Właściwie wiewiórki jeszcze mi nigdy nic sensownego nie powiedziały. Goniu, czy ja mam zrobić rytuał elfów pradawnych? Zrób rytuał elfów. No to robię. A znasz rytuał elfów? Nie znam, ale... Ej, zagadałem do tego. No i co? I on do mnie mówi. To przestań gadać, bo znów coś będzie skaszanione. No to mnie obchodzi, no to zagadaj. Dobra, to gadam. Dobra, chciałbym udowodnić... Aha, nie czekaj. Mówi, że musisz być elfem, to zagadaj z Sybillą. To z Sybillą znaczy. Dobra, jestem gotowy. Dobra, prawdziwy elf wie, że natura jest bronią. Ostrzejszą niż najostrzejszy miecz. Cztery pory roczu, cztery herosi. O kurde, to są cztery totemy dookoła, nie? Muszę rozwiązać ich zagadki i muszę udowodnić, że jestem. Winter shudder with ice and snow. Dobra. Summer burns and air fiery as a hearth. I blood. Dobra, czyli tak. Winter to zrobię. O, zaświecił się, widzisz? No. Dobra, tu jest. Co tam było? Krew? Autumn, co miało być? Autumn? Pioruny? Nie wiem, nie patrzyłem. Czekaj, dialogi. Czekaj. Lato to jest ogień, wiosna to jest krew. Jesień to jest piorun. Ale to ona musi zrobić, wiesz? No. Daj jej te... To granatami no rzucaj. No tak, tylko że ja nie mam tych granatów wyciągniętych. Ona miała te granaty, nie? No. Dobra, to... A, nie armor piecing, tylko granat. Czyli to mam w summer rzucić, tak? Fuck, to nie działa. Może ja to muszę naprawdę wyczarować? No bo ten jeden się zaś... A nie, może on się zaświecił, czy nie? Czekaj, zagadam do niego jeszcze raz. Co ty o tym myślisz? Może po kolei trzeba to zrobić.
No nie, bo jak tak zrobiłem, to on się zaświecił, nie? To może zima, wiosna, lato, jesień. Wiosna to jest spring. I jaka miała być wiosna? Krew? No. Na pewno? A nie piorun? Tak. O, zaświecił się. Spring. Gentle, so that the others may be strong. Dobra. No, Ela to miał być ogień, no ale ja nie mam ognia nią przynajmniej. Użyj tym kolesiem. A może to jakiś specjalny skill trzeba? Porzucaj wszystkie skille, jakie masz tym swoim kolesiem, Red Prince'em. Ognistwę w to. Bo to może jakieś specjalne skille to aktywują. O! O, widzisz? Poszedł, no. A tego co miało być? Piorun? Tak. Zadziałało? Nie, czekaj, ten ostatniego nie umiem uruchomić. Tam na pewno był piorun? Piorunującego, tak. No ja mam chyba jakieś skille piorunujące, więcej mam różnych skilli piorunujących. Mogę wyłączyć superkonduktor, ale jak takie nie działają, to dziwne, nie? A możesz na przykład puścić, czekaj, mogę superkonduktora żeby, wiesz, żeby zrobić. Go sprądować po prostu, czyli wodę pod nim puścić. Ale ja już go sprądowałem, aż stuna dostał. Czyli tylko jednego nam brakuje, mogę go tak? palcem dotknąć takim. Na pewno on powiedział, że jest ten. The totem stares ahead silently. No tak. Jesteś pewien, co on jeszcze prosi? But you are no elf. This place is not... Ty, ale tamten się dalej świeci. Zobacz, że on się dalej świeci. From within the totem spring. A ten na przykład przestał ten lodowy. A jak tego? Chyba, że one jeszcze coś gadają. Ty jakiś. Teraz się obydwa świecą. O, czekaj, mam prądowe strzały, może to zadziała. Może mija ten, bo on stoi w tej krwi, wiesz o co chodzi? Weź zapisz, bo mam prądowe strzały, tylko nie chcę ich zużyć, głupio. No. Czekaj. Może on musi stać w tej, wiesz o co chodzi, popatrz. Tak, trzeba powierzchnię pod nimi zrobić. No to właśnie, dobra, to ja mam powierzchnię. No to ja też mam powierzchnię. O, zadziałało, to dawaj A szybko. A tamten był od czego? Na niego ogień. Ten promień na niego strzeliłeś. Nie, to ja podpalę po prostu ziemię. No nie, no widzisz. Bo to trzeba pod nim podpalić, patrz. No nie bardzo. O, widzisz? To zrób, podpal ten, zaelektryzuj tą chmurę, co ja zrobiłem. Zaelektryzuj tą chmurę. O, działa, dobra. I teraz został tylko lód. O, teraz ogień, bo zgasł. Oh fuck. No nie, chmura. I teraz prąd zgasł. Dobra, prąd musisz szybko. No i teraz ten teraz zgasł. Lód zgasł. Dobra, musimy się zsynchronizować, Goniu. Nie, one gasną nawzajem chyba. Albo musisz po prostu szybko zrobić te trzy. Bo to pewnie na długo starczy. Gdzieś i teraz szybko tego lodowego. Jest, udało się. Ja pieprzę. Oh fuck! You have solved the riddle i co? No i walka. Ale tak po prostu? Najwidoczniej. Bez szacunku żadnego? Bez szacunku to po co ja mu zrobię? Nie, zmisował! On ma evading, nie zauważyłem, fuck! Kurde, akurat strzeliłem w jednego typa, który ma evading.
Ty, ale oni mocni nawet są. Wiesz co, bo mają... A nie, no mają... Nie wiem, czy są mocni. Właściwie tyle ja bym zrobił. Ja w ogóle mam większe tutaj magic armora na swojej postaci niż ten. Niż physical armora. O fuck. Teraz mi Red Prince'a kurde powali. Stracił turę Red Prince. Dobra, to kogo fokusować? Ten po lewej jest tutaj do zabicia. Dobra, widzę. On padnie na strzał. A czemu jak ja próbowałem rozwiązać zagadkę, to mnie zaatakowali? No to znaczy chyba rozwiązali. Pamiętasz, w pierwszej części tak samo było, że były te altary, jak się je rozwiązało, to ten. To właśnie, czekaj, ja ci mogę zrobić. O, mogę ci tak zrobić. Jak się rozwiązało tam tą zagadkę, to wtedy też. Pamiętam, były takie. A ona coś powiedziała, tylko że ja to przewinąłem, bo myślałem, że to ona jest spoko. A. Walcz jak elf, kurde. Czy myśmy od totemu właśnie dostali? A nie, on nam każe walczyć. Dziwne, że te elfy wymarły, jak mają takie próby, kurde. Nie? Co to było? Czemu on prądem jakimś dostał? What the fuck? Znów dostałeś punkty 2 akcji? O właśnie, ja ciągle o tym zapominam, wiesz? Czekaj, gdzie tam robi tego ostatniego typa, on tam stoi przy pająku. Nie, podoba mi się, że nie mogę egzamin robić nie w swojej turze. Moim zdaniem powinno być, bo ja bym sobie poczytał o tych przeciwnikach w tym czasie, to ty ten. Co to daje? Dobra. Czy on ma dwie rundy w jednej rundzie? Czy mi się zdaje? Nie, miał ostatnią i ma teraz pierwszą. A nie, to jest zobacz, jest dwóch innych kolesi, no gdzieś jeszcze widzę, jakiś gdzie żyje. Właśnie ja ich nie widzę, a mi się wydaje... A, niewidzialny się zrobił jeden, wiesz? Gdzieś jest tutaj, o. Oh fuck. Dobrze, nie fokusują tego Red Prince'a, bo już dawno leżał. Bo w takich walkach, jak on stoi na środku, to on powinien mieć ten, wiesz? I on ma jakiś hovering, co mu to daje, zobacz? Że no nie działają na niego te rzeczy, hovering unosi się w powietrzu, wiesz? Czekaj, ja bym jedną rzecz spróbował. Jakby mi się go udało zamrozić. Ale on ma 700 resista. Aha, pewnie, dobra, jestem. No to tyle, nie? Dobra. O Jezu, nie mogę, dobra. Czy on tak odporny jest na to, co ja mu zrobiłem, czy o co chodzi? Dobra, nie chcę mi się, muszę nawet wejść go dobić. Nie chcę mi się myśleć nad skinami, bo ty go i tak dobijesz tym. No, tak szybko go nie dobiję jeszcze. A dobra, w sumie go dobiję Loxy już. Czy on się podpalił? Nie, nie? No jeszcze ma resista 7. Czy się nie spalił? Nie. Ja go ręcznie spaliłem. Dobra, i co teraz ten Bóg będzie do mnie do gadał? Do mnie zagadała, bo ja ostatni czas zadałem. No i co? O, ty zagadaj, ty zagadaj. Dobra, gadam. To jest jakieś serce do zjedzenia, tylko ja nie mogę się ruszyć postacią, bo pająki stoją. No. A, muszę... Nie da się, serce Feniksa! No to zjedz. Ale myślisz, że tą postacią?
Jasne. Zapiszę, może... A nie lepiej zjeść je ten? No bo to będzie coś ognistego. A możesz zjeść, nie możesz Red Prince'em zjeść. Mogę Red Prince'em zjeść, czemu nie? Zjadam. Ale się chyba skilla nie nauczę. No, no właśnie. A nie, ty jajo zjadłeś... Dobra, zapiszę, sprawdzę. No i disease tylko dostałeś XD. A, to głupio. A to po co mam to serce Feniksa? Może jakbyśmy mieli jajo Feniksa i serce... Nie, Sybilla, żeby zjadła, no. A może trzeba ale było zagadaj go poskładać. Najpierw do tego ołtarza, może ten ołtarz jeszcze patrz, może... jedno tak, jajo, drugie jajo, tak, serce, jajo Feniksa, serce ale wiesz, że to i nie może było jeszcze jajo do wykrucia, tylko to było jego jądro, stary, też zjadł. Ciekawe, czy ja ten, sobie, czy jakby na przykład Polacy robiliby taką grę, to by mogli tam wsadzić, kurde, Janusza, który jest handlarzem, jest za wolnym rynkiem tylko, jak myślisz? Byłby na pewno. Zagadaj może najpierw do ołtarzu, może ma coś do powiedzenia. A nie, jest nie napisane, że już skończyło się. No to zjedz to Sybillą, no. Czekaj, jakie, bo muszę to dać jej najpierw, jakieś tak dziwnie jest porobione. You're soaring high about the treetops, moving effortlessly with your blazing wing. Flaming tongs, new skill. No dobra, no ale to jest... Ja miałem ten skill. No dobra, no niech będzie. Co, już kurde mi jedzenie przyszło? Dobra, musimy to... Dobra, idę zobaczyć ten... Dekoracje. Ale będę gonił. Daję na twoją postać widok, wiesz? No, zobaczę, czy da się tu kogoś określić. Ech, ten sushi boleszczyk, no. Patrzcie na to. To jest postać Soła, nie? Taki kozak. Ja robię... Czekajcie, gdzie ten siup zrobię. Ile on ma tam HP? 1400? Co to 1400 HP? Czekajcie. Zrobimy tak. O kurna, jak on zmisował to? To jest jakiś kozak jednak. Czekajcie, jeszcze raz się przygotuję. Mam takiego skilla, co by go na strzała złożył, ale to jest tylko na kozaków. Jak są go w walce zobaczy, to się zesra. Kurde, klucz do domu zgubiłem gdzieś. Nie ci otwieraj dom, nie ci otwieraj, ja to ci zabiję postać. Nie, no 1700, niemożliwe, żeby to 1700 zadało. O kurwa. 1500 zadało, dobra. Już nie będę go bił jednak. No i pyk. Nie no ludzie, kurde, teraz musimy naprawdę dojść do jakiegoś bossa, bo ten mój ranger robi 10 razy więcej damage'a niż mój łotrzyk. Ja chcę jakiegoś bossa po prostu zestrzelić tutaj. Jakby ich tutaj okraść? Czy oni coś mają w ogóle? O, on ma 18 tysięcy. Towa ma coś? Towa ma 22 tysiące, kurde. Take heart, my friend. You are not dead. Nie no, to wrócę tutaj później po prostu, sobie zmienię skilla wtedy na kradzież i ich okradnę. Główna fabuła, no właśnie posuwamy, teraz zobaczcie, mamy 3 skille. Mamy 3 skille już, Sorcy. Teraz musimy pójść do Master Siwy. Ona nas nauczy ostatniego pewnie jakiegoś skilla i powie, że już jesteśmy kozaki sorsowe i możemy iść do Arks, no dobra, żeby ja tam pokonać. Ubieraj, na pewno tego nie zrobię na live, może przerwa jakaś. A ty nie możesz włączyć kamerkę i idziemy? Czy ten? No jak chcesz, to może na przerwę mi to ryba. To co, przerwa? O, czekaj, to jest jakiś skarb, to ja pójdę po skarb najpierw. No. Muszę za tobą iść, bo tego nie możesz otworzyć. O, patrz, jest tutaj żaba. I've spotted something. Robimy przerwę czy nie?
Na razie jem się mlaczki. Na 11 level tam pewnie będą itemy, bo to jest z tego questa starego. No i skończyliśmy tego questa. River guys will shoot you through if you get too close. I'm gonna try and slip through the back way myself. Uuu, ona próbuje tylnym wejściem wejść. Bo tutaj kolesie chcą zabić, ale patrz gdzie jest back way, stary. No tutaj. Ale my się nie musimy ich bać, bo to są leszcze, nie? No ale nie, ale możemy ich nadal zaskoczyć. No to nie wiem. No chodź tędy. To wiesz co, to wyłączę kamerę. Ale muszę sobie do burgera, to muszę sobie jakieś sztuczce przynieść, bo go tak nie zjem, kurde. Daj co, mi jeszcze sekundę. Co, kurna, sztuczcami jesz burgera? No, no, nie mogę uwalić sobie całych rąk, nie? Zaraz będę. A więc tutaj jednego ochroniarza. Nie można by głównym wejściem wejść, żeby ich zapytać w ogóle, czy to, czy oni na 100% są źli, czy my nie mamy szans tutaj jakoś z nimi, nie wiem, się zaprzyjaźnić. Do której planujemy grać? No nie wiem, no ja tam mogę całą noc. Więc no zobaczymy ile nas, znaczy zakładam, że jak skończymy tą mapę, to skończymy na dziś, no bo my już nie będziemy zaczynać nowe, jeszcze trzeba ludzi tutaj pookradać do końca, pozabijać. Ale trochę questów tu jeszcze mamy, więc myślę, to nam zajmie chwilę. Arenę musimy skończyć, musimy znaleźć jakieś dziecko, co tam zniknęło. Coś ty walkę zaczął? Czekaj, już wracam. No. Gdzie jesteś? Mam tam iść? No, tutaj nic nie ma póki co. No, znaczy, no wchodzimy w walkę, czy nie? Czy ty chcesz mi się podawać? Wydaje, że tak, no ja sobie będę jadł. W walce to mam nawet czas. Tylko jedno mnie zastanawia, jak oni by mieli być agresywni, to by byli od razu. Wiesz o co chodzi? Chodź tu znajdź ten skarb jakiś. O, mówię. O kurde. Goniu, wysyłam ci. Do losę. Więcej chyba jakichś rzeczy podnosiłem, czy nie? Może nie. O kurde, znów się przeciążyłem w jakiś sposób. Już oddałem te. Ona ma coś jeszcze wsadzone w ten plecak. No to pokaż po cenie, znaczy po tej powadze. Nie wiem, daję ci do losy i do bista. Jakiś ste. Okay. Pierścionek słaby, tarcza też słaba. Tak, ale wyślę ci Sybilli. Kurde, jaka bułeczka dobra. Jakaś mi kurde wyszła chyba. Gdzie się przeteleportował? Chcę jeszcze coś tutaj sprawdzić, czekaj. Powiedz mi, czy my nie wchodzimy frontem na nich? Ja bym wszedł frontem, wiesz? Wchodź. Chyba, że tu jakieś szczury są. Czekaj, zapiszę. Jakaś baba, mumi, dires. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że... Po co by było wejście bokiem, powiedz mi? No żeby wejść bokiem, już się tepię do ciebie. Ale myślisz, żebyśmy mieli wejść bokiem? Ja jednak frontem, nie wiem. Dobra, wchodzimy bokiem i tyle. Może tu najpierw do budynku.
I patrz, i oni nas zaczynają nie lubić, jak tam wchodzimy, nie? No bo to są źli, no. To bijemy się z nimi już, czy nie? Mhm. Mm. A to nie jest tak, że jakbyśmy inną drogę obrali, to byśmy byli z nimi, może? Może. Już co chodzi. Lokacja jest po prostu dziwna. Ja mam coś rzucać? O kurde, ilu kurde, jest, widzisz to? O ja pieprzy, no widzę właśnie, trochę ich jest. I to są 14 levele, to może nie być takie łatwe. Będzie, będzie. W sumie trzeba ich było tam bić na tym. Ja to sobie muszę armora zarzucić, wiesz, tym moim tym. Jest tu ktoś w moim zasięgu? Co ta baba tu robi? O stoi. Kurde, ona ma 15 level evading. Wiesz o tym? No ja jej nie zabiję, ty musisz. Ja tu zrobię fire slaga i niech ją kurde gryzie. Ale co ty masz z tym fire slagiem, kurde? Jest fajny. A ty nie ma, ty stary przecież w ogniu masz ten zajebisty skill deszcz meteorów. Czemu no mam, tego sobie za nie weźmiesz? 3 source'a? No. No to on zadaje przecież postrany damage. I 3 sloty, no i wszystkich nas pozabija. Ty, w ogóle tam chodzą jeszcze ludzie. My nie zagrowaliśmy wszystkich. Nie wiem czy... Tam, bo tam nie wszyscy się zrobili agresywnie, jak żeśmy weszli wtedy też. Wiesz? No. Gdzieś? Zdjąłem mu stary 2000 damage'a. Tym kwiatkiem. Mhm. Jeszcze jest... się otruł. Może jest nieodporny na to. O nie, chlorof... O, uśpił mnie. Jak? O! Nie mów, że sobie glas kanona wziąłeś. No wziąłem sobie glas kanona, no. Ale oni to są sprytni w takim razie, że wiedzą takie rzeczy. Dobra, tego pająka tam fokusują. Na razie. Już się zbliżają do twojej postaci. Ty ile ty masz inicjatywy w ogóle na tej Sybilli? Nie, pewnie niedużo. Bo czy ciekaw jestem, czemu masz turę przede mną. Ja mam 20, a ty masz, zobacz ile. 27. No jeszcze mnie spetrifajował. No oni będą mnie fokusować teraz, jak ja mam ten skill, to będę musiał się lepiej pozycjonować. No ja tu mam typa z dużym armorem, no ale nic, nie będę go gryzł. O, nie mam tury. Dobra. Co z tobą jest nie tak? Petrify jestem, możesz to zdjąć? No. Mam coś na jakieś ściąganie, mam taki czar. Disease, shackle, crippled, nie ma petrified. A nie da się petrified ściągnąć frost armorem? Może zobaczyć. Curses, burning, poison, stone, frozen and petrified.
O nie, roślina też nie umie wchodzić po drabinie. A nie powinna mieć jakichś szczałów takiej z odległości jakiegoś plucia? No właśnie, niestety nie ma. Gdzie jest ten drugi? Kurna, tutaj słabaj, fuck. No to jest mały zasięg. No nic, no to się ustawię tu. I czekam. O, mam turę, dzięki. Ale powiem ci, że naprawdę mało jest tych rzeczarów moim zdaniem. Co ty o tym myślisz, o tym stwierdzeniu? Nie no, co ty, no jest moim zdaniem więcej niż było w jedynce. Tylko to się tak wydaje, bo jest mniej punktów akcji. A właśnie, dostałem znowu te punkty przecież. Ten ziomek ma ruch czy nie? Czy co się dzieje? Krypla mu wrzucę. A ty masz jeszcze. No mówię, ja za kilę dostaję punkty, więc to jest super talent. Czekaj, bo ja teraz mam ślimaka. Ty, gdzie ta baba zniknęła, co tu była? Bo gdzieś tutaj jest, tylko nie na niewidzialności pewnie. A nie, jest pod tym, pode mną. Obok Sybilli. Nic, to idę tu. Fajnie, że ten ślimak się leczy i chodząc. Ty, tam ich jest więcej, wiesz o tym? No ale są jeszcze po zawalku. Kurde, tu jest ta baba, no nie podejdę do niej. Biczem ognistym ją walnę albo coś. No zajebiście, straciłem. Za hejsta se rzucę. Więc to ja chyba zrobię tak, no bo ten slack się na nic nie przyda, co? Serio go nie trafiłem? Ja pierwszy. O, patrz, jakiś łucznik tu idzie. Dobrze, fokusuję twojego gówniaka. Kurde, wszyscy się teraz włączyli do walki. Trochę ich jest już. To jest dobrze, nie we mnie. No, ale się nie czuję, jakby mnie mieli zaraz pokonać, oni są słabi. O stary, zabili mi mojego ślimaka. Za jakim mogę? Jezu, wiesz, celowanie teraz tym, o. Jezu, jeszcze żyje? Na jakiś pancerz magiczny, nie? I regenerację na sobie, i magic shell. On sobie 300 odnawia co rundę, wiesz o tym? Ale wali. Kto ma tyle apeków? Nie, on tu 3 razy zaapekował. Fak, on ma tu blinding, ile to mi... No i nikogo nie trafię. Hmm.
powiem ci, że wyczuwam tu mały problem, nie? No dobra, i co teraz tutaj robimy? Czekaj, tutaj w ogóle trzech typów żyje, nie? Tak, ja mogę zrobić po prostu... Tak? Mhm. No i na przykład dwóch zabiję, tak? Ona ile ma? O, trochę ma tego życia... Jest to zwykłym autoatakiem. A czekaj, tu jest ta babka, nie? O, ona ma 900 armora, mogę jej coś nałożyć? Nie bardzo. Trafię na przykład dwie naraz, też nie. I tu pojawia się problem. To zrobię tak po prostu. O, aha, fajnie, paliłem się, nawet nie wiedziałem. Fakt, jakiś asasyn jest. Dobra. Wielki magu ognia. Mogę w nas trochę piznąć. Czy ja stoję na wodzie? Tak. Na pewno? I trochę w oleju, więc możliwe, że kamienna skóra też może się wydaje. Ty, no oni trochę kurde damage'a mają jednak. Trochę mają, ja też trochę tam zadałem dużo. Możesz się teleportować tym, co postawiłem obok ciebie. Co znaczy? No, że się aha, możesz przeteleportować tym, co postawiłem. No, tam na środek, to jest dla tanka, żeby zablokował ich. Tylko kurde, postać mi przewrócili, no co za frajerzy. No, Sevilla ci przeteleportowała. Dokąd? A czemu mi tam przeteleportowało Sybille? No ona ci przeteleportowała. Dobra. To się spali zaraz. Jeszcze jeden jest. Że oni są tacy głupi, jeśli o to chodzi. Ty masz podniesienie, bo jestem knockdown na tym na biście. No nie, na pewno nie na taką odległość. Nie jesteś daleko przyszedł bista. No gdzie jest bist? No na tym na górze. Ale ja nawet nie wiem, jak nie mam podniesienia. Znaczy nie widzę na liście tych. Aha. To jesteś ty? No.
Tu mam jakiś typa obok siebie na przykład. Kosztuje dwa punkty. Zobacz, co ja teraz zrobię. Po pierwsze polecę tu. Niestety musiałem to tak zrobić. I patrz. Cały armor mu ściągnąłem, 1600. Szkoda, że nie mogę tego na odwrót zrobić. Uśpił cię? Tak. On serio mnie nie lubił. Stwierdzi, że jesteś DPS-em i w końcu zaczęli cię bić. Czy ja stoję na ogniu? Tak. Kurde. Obok mnie babeczka stoi, ma mało HP. W sensie nie ma rezistów w ogóle. Obok ciebie? Ale ty jesteś u góry, ja nie mam tam na górę ten. Ja go sobie tu wciągnę, wiesz? A on nie ma rezistów przypadkiem? Coś tam ma. Już nie. Mhm. Jest te trzy, powinny go załatwić. Jakaś frajerka przyzwała. No pa, idzie do ciebie. 290. Amator. No to co? Co? Aż 6 AP kosztuje użycie tego teleportu? To chyba nikt nigdy by tego nie użył. Po co to jest? A jakiego teleportu? O tego mojego. Ja w ogóle nie wiem po co, skąd ty to wziąłeś? To jest mój skill taki, tylko myślałem, że najbardziej użyteczny. To wygląda na to, że nie jest. Ja w ogóle nie wiem po co byś się miał teleportować. Czemu tu pająka zrobiłeś? Bo do siebie muszę wejść. Pająkiem? Bo mi nie chce szokuje pomóc. No barołem. O, i Wejdy wrzuciła. No i spierdala. On idzie do maga ognia, idzie, nie wiem czemu. Bo mój śpi, więc nie chciała go budzić. Kurde, czemu ja mam jeden punkt akcji mniej niż powinienem mieć? Czemu ci zniknął? Nie slow jesteś. Tamtą babę z tyłu powinienem bić. Ale szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia jak. Mógłbyś mi tego... Chwila, na drugą stronę mapy, tak? No nie mogę. Nie no, pista, strzelić czymś. Nie masz granatu, żeby go dorzucić? Goniu, ty wiesz gdzie ty jesteś? Jak ty masz słaby zasięg, Jezu. Nie da się, ja nawet na dół, w ogóle do tych desek nie podrzucę. No nic, wiesz co, chyba wciągnę trupy na siebie. Ciągnę sobie armora. Reactive. Mogę komuś Shackles of Pain rzucić. Było spoko, ale no niestety. A to se hejsta walny.
Czemu ona mi Deathwisha dała? Zblindowałem ją. Czym? Tym uderzeniem? Przecież to nie robi blinda. Już tylko trzech ich zostało. Goniu, grasz? A, sorry. Czytam, kurde, jakieś rzeczy dziwne. Czy gdzie oni są? A, tu jest skrzat. Aha, ja nic nie widzę w ogóle. Jestem blinded? Nie. Tu są dwa chmury ciemne, też się zrobiły. Blinded zrobił mi. Czy mam tutaj to przeniesienie tych? Może się tym gatewayem przesunąć, będziesz bliżej walki. No ale ten gateway kosztuje królona 6 punktów akcji. To jest useless. I ten. Ja wywalę tego skilla od razu, jak to się skończy. Czemu ona ma dalej evading i to na stałe? Nie, może sobie evaduje na stałe. O, będę miał w końcu trupa, żeby tamtej rzucić. Jak ona mi knockdown arrow strzeli teraz, to się naprawdę zdenerwuje. Co ona robi? Ta tutaj została. Kiedy trochę średnio, bo mogę supernowy walnąć. Może się uda. Żebyś to... Nie, to nie jest koniecznie. 400, tak. Już tu nie mam nic dobrego na niego poza Ignition. Halo? Wyrzuciło mnie, musisz mnie zaprosić. Mhm. Ty, Red Prince Resist D. O, zabił mnie. Daj jeszcze raz, bo nie doszło. Czekaj, bo nie mogę go. Co tak szybko biegnie? Czemu Beast tutaj jest? Gdzie? Obok na górze mnie. Jest Beast. Nie, już teraz jest obok mnie. Nie wiem. Przeniósł mnie ktoś? No, mu chwila po prostu. Masz 10 życia ci zostało. Tak, ale jesteś, masz Silence'a też.
A, czekaj, moja tura. No to magii nie mogę używać. To mogę tak zrobić. Gdzie jest ta ostatnia? Tam. To mogłeś zostawić, wiesz, że ona by już umierała od płomieni, zresztą wszyscy obok niej stoją. On cię miejscami zesłapował, wiesz? Co im wbić to, frajerze, strzelasz? Po co go teleportowałeś? Ja go wskrzesiłem. A to? Z full życiem. Ale to po co? Przecież ja mam tego skilla do wskrzeszania. Ja też mam skilla do wskrzeszania. O, wziąłeś to? Ci zadaje damage, tak? No. Dobra, zbieram ich. To była długa walka, powiem ci. Weźmy czarny totem gdzieś na boku, bo nie mogę wejść. Nie chciałem, tylko nią. Kusza. Który level? 14 tu będzie wszystko. O, klucz i assassination contract. Dostałeś też? Nie, co? Byłem szybszy? Ja dostałem. Dobra. Czuję jakiś dobry naszyjnik, głowa. Ja pierdolę, znów się ta postać przeciążyła, no nie wierzę w to. Ancient no mówię, Empire Tom. Zobacz co masz na ten. Po pierwsze możesz naciskać prawym na itemy i teleport to the ship. Patrz, wywalać stary 9 statku. New receipts od... Czekaj, zjem jego głowę jeszcze. Nic ciekawego. Dobra, daję do losę, dałem do losę. Tu są skrzynki do otworzenia. Two-handed axe to do losu. Mówię, to co masz, to wysyłaj też do tego. Czekaj, bo tu był jakiś assassination contract. O, subject got woken, neutralization. Oni maili, dowiedzieliśmy się. Co się dowiedzieliśmy? No, że... Tykaj, bo coś kliknąłem. Chyba upuściłem jakiś item. Mówię ci, wysyłaj te rzeczy na statek. Sawdust Corved Key. Jakiś klucz do tego. Gdzie mam to wysyłać? Na statek? Lady Vengeance. Możesz na statek bezpośrednio. Na razie tobie wszystko do wysyłałem. Trade'a. Dobra, mamy klucz do, gdzieś tutaj do tego. Do podziemia. Zajrzyj do środka, tam są skrzynki do otwarcia. Do czego środka? No tam do tego domku. Ale my tu mamy jakiś klucz do niego, więc pewnie się jeszcze gdzieś podziemie wchodzi do... A nie tak po prostu. Ale tam na, do tego domku na lewo, stary, masz tam normalne skrzynie. Czekaj, bo tu ten podwójny, dwupiętrowy domek, wiesz co to oznacza? Co coś tak szkodzło? Nie wiem. No stary, ja już jestem ma piętrze. U, jakiś ziomeczek jest. O, fuck! O kurde, gonił. Gdzie ty jesteś? Właśnie na piętro. O! Jak wejść na piętro? Rust Alon! Wejdź do tego domku po prawej, tak jak patrzyłeś tam na lewo. I stary, wejdź tu.
U... Ale to mogłeś powiedzieć, że od razu będzie wojna. Ty, tu jest Sehila, tu jest! Rozumiesz gdzie to? Gdzie jest Sehila? Gdzie jest Sehila? No siedzi tam. Patrz na to. Ty! O fuck, bo ja miałem mniej armora niż on. Myślałem, że mam więcej, ale... Kurwa. Koza, koza. Dobrze, że wszyscy stoją w grupie. Patrz, jak teraz można małe ładnie. No można. Walnąć. Dobrze, pająk jest po drodze. Dobrze, oni też stoją w grupie, tylko nie umiem wycelować w nich. Gdy ci blokuje ten koleś pewnie. Mhm. Trochę tak jest, że on mnie blokuje, a teraz zrobię jeszcze tak. Sorry, muszę cię podpalić, wiesz? Super. On mi dostał niż tam. Trzy postacie nam podpalił po to, żeby jedną ich. No ja pie... To jest po prostu typowy mak ognia. No, zadam zrobiłem mi, zrobiłem, wiesz, za to drożny, popatrz. Żeby 200 zadali. Patrz teraz. Za przeciwnika, no. No. Super. 1200 jeden 400. Ślimak zrobił, no. Kurde. Jakie ty po 400 bijesz? Ty no gale, ale 1200 wszystkim trzem, no bo no, biję wszystkich. To chcesz zobaczyć 1200, to ja zaraz ci walnę 1200 w jednego hita. I tak razy 6. Widzisz, oni już nas na przykład nie atakują, bo jest ogień, więc nie idą tam. Ja odciąłem ich od nas. To dzięki za to odcięcie. Z tego zabij po prostu tego typa, bo raz Alona. Czemu mi na ślimaku stawiasz tego kurde brudasa? Patrz, Lady już jest cała spalona, dwa hapsy ma. No easy. Pokaż jakiegoś super skilla z Sorsa. Super skilla z Sorsa, pana to. Ile ma HP? 2800 i 1300 tego. Czemu się zostawiłeś? Aha. Coś nie trafiłeś. Fajny na początku skill? O co chodzi? No na początku nie trafiłem, ale potem trafiłem. No całkiem niezły. Jak trafię wszystkimi, to ile to zadaje damage'a? Czekaj. Ty się nie jaraj, tylko z rundę przemiń i później nam opowiadaj. 5500 damage'a to zadaje, jak wszystkim trafię. Heart of Steel, no. To jest z polimorfa. Weź go podpal. Nie masz kuli? Nie, nie mam. Podaję do niego po prostu. On nie może nas trafić, bo stoi mój na drodze. To jest jeszcze dwóch łuczników? Tak. Co to znaczy erratic wisp, że nie da się go trafić? Air resistant? Tak. No nie, erratic wisp to nie jestem. A, to jest on. Oh fuck. A, to jest to, dobra, że on skacze za każdym razem jak go strzeli. Bez sensu. I nic nie mogą zrobić, bo mój summon blokuje przejście, nie widzą nas. A ten koleś jeszcze żyje? Mam go zabić? Ale mu mało HP zostało, ja go zabiję. Znaczy, jeśli masz tam zasięg daleko, bo ja nie będę miał zasięgu daleko. Ja mam zasięg, mogę rzucić tym. To rzuć tam coś, ja tam nie będę mógł dostrzelić. Takim czymś tak. Mogę rzucić. Chociaż czekaj, ja mam jeden skill, który leci na wylot. Może tym zastrzelę ich tam. Uderzyłem go czy nie po drodze? Nie wiem, ale ja nic jednak nie widzę. No kurde. No serio? Po raz zmisowałem? Szczekają takiego misa, czekaj. Tu na accuracy mam 105%.
Sebastiego, czy nie? Coś tam chyba trafiłeś. Sebille! O co chodzi? Ty zrobiłeś Sebille? Chyba nie, ale coś było z Sebillą się stało. A, pewnie Questa jest zablejtowała, czekaj. Pewnie tak. O, Rost Nalon, the man who delivered... Koleś, który dostarczył Sebille Masterowi, jest martwy. A, to on! Czyli... no. Jeszcze tutaj kilku ich żyje. No tego jednego ślimakiem zabiję. Czekaj, próbuję wycelować, bo wiesz, tutaj teraz tak, żeby go trafić. O! Nie trafię go, dobra, w dupę. Tego trafię. To jest, nie trafiłem go? No podpalił się i przeniósł. A, dobra. Zapomniałem o tym skillu. On nic nie może zrobić. Zeskipuj to już ostatni, Sebillo go dobijesz, stoi obok ciebie. Mogę go tak ugryźć. No najpierw lutowanko, a później ten, tak? Najpierw ten Rust Alon. O kurde. O, patrz ile masz tu jedzenia w ogóle. Perczmenty, jakieś pełno rzeczy. Gdzie ten ostatni koleś zginął? O, o, Sebilla ma frytki w ogóle. To nie gadaj z tą babą, nie? Niech ona na razie będzie strzelała. Tak, właśnie, ona co chwila znaczy. Dobra. Przesyłam ci najpierw rzeczy, co? No. I tutaj masz rzeczy do jedzenia, Sebillą. Więcej tego było. Coś musiałem zgubić. Nieważne. Nie chcę mi się jeść rąk. Gadam z tą Sehilą. Wiem, że po mnie przyżywasz. Wiedziałam, że musiałem tylko poczekać. Zapytaj, czy wszystko ok. Jest wszystko w porządku. Będzie w porządku, jak wrócę do moich ludzi. Zapytaj się, jak uciekła z Fort Joy. Moi ludzie po mnie przyszli, moja mama, Sarissa i inni. Zabrali mnie. Nie podoba mi się to lustro, które przed nią stoi. Dobra, odwiążmy ją. Wracamy do innych? Dobra, powiedzmy, że tak. Dobra, ona wraca do swoich ludzi. Czekaj, pogadam z lustrem, bo tam będzie ten demon pewnie. Trzęsie się powierzchnia lustra. O, widzę jakąś czaszkę. Chyba kiedyś to był elf, ale zgnił już. U, a za nim jakiś maszeruje czarny pierścień. Obraz zaczyna skakać, znikać. I nagle wraca pełny. Poniżej gdzieś tam tych żołnierzy maszerujących jakiś głos słyszę w umyśle. Uuu! I jest pytanie. Powiedz, czy zabiłeś kolejnego Godwokena, goniu? Dobra, powiedz, że tak. The image strains and flickers again. Each time it comes into focus, an odd sensation tickles your head, like a small many-legged creature. Dobra, tam ta twarz się zmienia, błyska. Hazy sheen once more, and the sensation vanishes. O, zanika uczucie.
Dobra, musimy ze sobą pogadać. Z kim ty gadasz? There's no denying what you saw. The Black Ring itself is hunting you, or at least no, Black Ring nas próbuje zabić. It's impossible to tell who might be working for them. You eye your companions. O, Black Ring nas poluje, at least paying others. Man's best friend Dobra. Is his sword. His only friend to boot. No, goniu. No, zastanawiam się. Life's full of surprises. That's what makes it fun. Money. No, że nie możemy sobie ufać. Weź pozjadaj te ręce, nogi, wszystko tutaj leży. Czekaj, bo się jakąś książkę z nią ją wziąłem. Warfare. O, widzisz? Ty, tu jest jakiś kidnapping kontrakt, tego nie czytałem. A, dziewczynę w Fort Joy możesz znaleźć. Czemu ja zawsze muszę goniu zjeżdżać z ciała? No bo jesteś elfem. No, ja jestem dobrym elfem. No przecież to jest tradycja elficka, zjadanie ciała. Już zjadam, czekaj. They tried to hide. In the end, Roost. You are. I tutaj jest jeszcze jakiś unidentified. That's the Scion. A rough voice calls. Unidentified. Kurna. Po angielsku nie umiem. O, najdzie za nami w ogóle. Zjadłeś to już zacz. Jeszcze tutaj na ziemi leży jeszcze jedno. Nie, w dupie mam. Już nie chcę więcej jeść zwłok. Już mi się żygać w samej postaci od jedzenia zwłok. No kurde, wziął postać do jedzenia. Ej, tu jest log jakiś świecący. Pewnie można podnieść coś, pewnie jest pod deską. O, log świecący. A strange cold emanates from the log. The closer you get, the deeper the cold penetrates. Nie wiem, może drugą postacią. A strange cold blessow, albo może. No może ją zblesuj. Nie mogę zblesować. Może trzeba uruchomić tą piłę po prostu. Nie się. Dobra, chodź do elfów. Czekaj, może trzeba ją ogrzać. Nie. Ogrzałeś już? Nie, ale to jest pewnie zaczarowane drzewo. A, może to jest drzewo ich, wiesz, to takie drzewo elfów. I've spotted a trap. Tutaj oczywiście są nie zlutował, ty, ja sam muszę. Widziałeś co się stało? Drabina się zawaliła, jak wybuchło. Wiedziałeś o tym, że tak się da? Co się da? Że jak walniesz w drabinę ogniem, to ona wybucha i się zawala. Nie wiedziałem. Ty, a ta baba z nami idzie w ogóle? No powinna z tobą iść. Chyba została gdzieś, wiesz? Ja zaraz wracam. Ty no, została tu. Dupię ją, pogadam z nimi, to może stwierdzą, że już wróciła. Please, hurry. Anything you can find. Goni, ona nie poszła ze mną. A nie, jest tu. Jakiś quest nam się zrobiło, jeszcze żeśmy nie zaliczyli go. O, jest. We continue. We continue, go on, aha, bo ona pewnie jakieś obrażenia dostała, spanikowała troszeczkę. Take heart, my friend. You are not dead. My baby, my girl. Uuu, moja dziewczynka wróciła. Mother. Matko. Honored one. Uuu, companion only moment. But first I must speak to Sabeel. Too long do I keep silent. Too long do I Okej, muszę jej pozwolić rozmawiać prywatnie. Musi very well. I long await this moment, Sabeel. Długo czekam na ten moment, Sabildo. Możemy gadać. Sahela pat Sabeel's right arm with a warm, motherly smile. A, pośród naszych drzew.
Then her fingers run across the names tattooed upon her. She pulls her hand back, as if scalded. Shocked. My child, what is wrong? Co jest nie tak, moje dziecko? These names, they're the names of the dead, of the scions of our people. Goniu? Ty, powiedziała, że jestem tu niemile widziany. No bo jesteś niemile, bo jesteś krasnoludem chyba, nie? Ty, i chcą walczyć. Ja pierdzielę. Będzie, no nie wiem, powiedzieli mi, że jestem niemile widziany. No to idź, to... bo stary, to jest fabularna rzecz. No gruby, kurde, krasnolud, tłusty i brudny. Przyszedł tu w domu elfów. Pachnący, kurde, drzew. Tam tylko stary książę, tylko książę Jaszczurek, stary i Sybilla, elfka może się tam przemieszać, a swoich brudnych nóg tam nie stawiaj. Przykro mieć, Goniu, taką postać, że całą grę musisz się bić. Dobrze, że ja jestem i mogę coś jeszcze ugrać, jakieś fabułę. Jakieś RPG. No a potem w walkach będzie tylko stał z tyłu i tam tymi zapałkami swoimi dmuchał. My baby, my girl, there you are. Mother! Honored one, no. I long a... Sahela pats Sibyl's right arm with a warm, motherly smile. Then her fingers run across the names tattooed upon her skin. A widzisz, bo ona złapie tą Sibyllę za rękę i sprawdza te tatuaże na jej ręce. She pulls her hand back. My child. I nagle odrzuca jej rękę. Moje dziecko, co jest? To imiona. To imiona zmarłych. To są scioni naszych ludzi. O kurde. Science of our people? Zapytaj Sybil. Ona mówiła, że na jednej ręce ma tych, których zabiła, a na drugiej tych, których ma zabić. I don't know. The names. Ona mówi, że nie wie. Sybilla mówi, weź to są Scioni. Weź zapisz grę. Zobaczę, czy mogę podejść tam, czy naprawdę mnie tak nie lubią. Of course. Oczywiście. Twoi słudzy. Twoi czempioni. No mogę twoi chodzić. Wierni. To nie wiem, o co wcześniej chodziło. Nie pamiętasz Sybillo? O kurde, Sybilla jest prime scionem. Jesteś jak ja, ale o wiele, kurde, zajebistsza. Ja jestem tylko, nie wiem, limb. Gałązką, których było wiele, a ty jesteś sercem. Jesteś nadzieją dla naszego nowego domu. Obietnicą naszej przyszłości. A, gadasz głupoty. Jeśli byłam Scionem, to bym wiedziała. Czułabym to w każdym uderzeniu mojego serca. Twoje serce zostało ogłupione. Jesteś zagubiona. Skonfliktowana. A to wszystko, ponieważ... Wszystko przez to. And softly traces her scar with a wszystko przez tą bliznę. Careful. Dobra, odsuń się, pozwól jej dotykać. Taki kurde horror, ta rzecz. Teraz wszystko już wiem. Już wiem, kim jesteś. O kurde. Jesteś tą, której się boimy. Igłą w nocy. Scion, który jest killerem Scionów. O Jezu, zabójca Scionów. To tym właśnie jesteś, nieprawda? Oczy Sybilli się zamykają. O, może sobie tylko wyobrazić, jak widzi przed nimi sceny morderstw. Ja zostałam zmuszona. Spowodowałaś wiele żalu. Diliana, Kuma, Silius, Mindara i wiele, wiele innych. Na twojej długiej ręce. Zabici przyjaciele. Oni są martwi dlatego, że uciekłaś. Oni są martwi dlatego, że nie chciałaś być sercem. Widzisz? Ten strach to właśnie spowodował, że ten Rust cię złapał. Twój strach... Dobra, twój strach to jest to, jak cię tam, nie wiem, blizna, to jest twoja blizna. I ta blizna powoduje, że może zabijasz Scionów. Bez Scionów wszystkie elfy zginą.
forces her face close to Sibyl's. Dobra, łapię ją i przybliżaj twarz do siebie. Pamiętasz? Moje ślepe oczy powodują, że widzisz to. Sibyl is forced to look into Sahela's murky white eyes. O kurde, Sibylla patrzy jej głęboko w oczy. I wygląda, jakby miała upaść. Pozwól jej patrzeć, ale podtrzymaj ją. Widać, że mam mój support, ją podtrzymuje. Widziałam to. Mnie jako głównego Sajona. O kurde, miałam być centrem wszystkich drzew. Ale wielka matka drzew mówiła o śmierci i dominacji. Nienawidziłam je i uciekłam, żeby wylądować w jakimś kurde dziwnym świecie. Najpierw Rust, później Mistrz. Pomyśl o tym mieście i jak z niego uciekałeś tego i że ją rozumiesz. Uśmiecha się. Dziękuję. O. Ale my nie rozumiemy. Domagamy się, żebyś była sercem. Jesteś najlepsza z nas wszystkich. Potrzebujemy ci. Musisz iść do bezimiennej wyspy, tam gdzie są korzenie matki drzewa. A widzisz, że i ta matka jest pokryta jakimś... pokryta tą mgłą i umiera. Potrzebujemy nowej matki, ciebie. Say would strongly advise against... O kurde, nie wiem jaka odpowiedź. Dobra, muszę jej powiedzieć, że zemsta to jest jej prawdziwa misja. On chce, żeby ona umarła. Jeśli ona będzie sercem, on zostanie pokonany. Zrób to sobie, dla co ci mówimy i będziesz pomszczona. Ale to nie jest igła. Sibylla znów jest sobą. Matka, mistrz. Zobaczymy. To nie jest decyzja na dziś. Ale ta wyspa bezimienna czeka. Matka woła cię z każdym podmuchem wiatru. Sibylla, tam idź kurde, zostań drzewem. Być sercem albo być bez serca. Czy to wszystko? Dobra. Kurde. Goniu. Zapisuję. Co ty z nimi gadasz? O, Sahela do mnie zagadała. O, mój wielki przyjacielu, ty, który mnie uratowałeś. No ty gruba się kurde, no na pewno uratowałeś. O, ty dałeś nam wszystko. Dziękuję za pomoc. Bez ciebie byłabym martwa. No jasne, że beze mnie ten mak, ten kurna dżin, to tylko mi buty poleruje. Ty, jakaś sowa. O, uratowałeś nas wszystkich. Moja dziewczynka tutaj jest. O, mogę ci pomóc. My możemy ci pomóc. Maladi napisała jakąś wiadomość. Ty! Ty, ja dostałem od Maladi jakąś tą wiadomość, właśnie sowa do mnie przyleciała. Kim dobra, jest Maladi, bo już nie pamiętam. Tutaj. No Maladi to jest ta babka z naszego statku. Bo właśnie napisała zemsta. A nie, Vengeance Now! Mamy iść na statek. No dobra, Zara. No nie Zara, tylko Vengeance Now. Skończ gadać z nią. Yes, they are cut down, destroyed and defiled. Te drzewa ty nic nie rozumiesz o tych drzewach, Goniu. Przecież ty nie znasz się na drzewach. No ale nasze... Że nie dobra mordy zamknij, ja ją uratowałem, ja z nią gadam. Stary, ale ona nie... O, połączę cię, będziesz je słyszał. Będą cię karmić. O, zwiększą sorsa w tobie, zwiększą twoją moc. No i się kurde nachyla na mnie, nade mną. Kurde, leciutki uśmiech jej się wkrada na twarz. Kurde, jak mnie połączy? Wsadzić kija w dupę. O, mam miejsce na więcej Sorsa. I mam miejsce na wszystko. Jestem tak potężny, że wszystko, kurde, po prostu mogę. O, dotknij ręką ziemi. No to dotknę. O, dotknęła teraz mnie. Oddychamy razem. Wołamy spiryty duchów razem. Zamknij oczy. Bierz oddech. No i no, wdech, wydech. Wdech, wydech.
Wdech. I z każdym oddechem zaczynam słyszeć jakieś głosy, szepty. The wind of the voices enters you as you and Sahela breathe together. No i sutem down your throat, kurna, into your belly, no te głosy wpływają we mnie, kiedy oddychamy tak razem. Nagle moja krew staje się zimna, a potem nagle ciepła. Ten wiatr szuka miejsca we mnie, które może zająć. Jesteś, nie wiem, co to Ripley znaczy. Otwórz się na wielki Source. Ona też nam daje Source Pointa, tylko że już mamy trzy Source Pointy, więc nie może nam dać więcej. Od razu było słychać, że wydaje się Source Pointa, tylko... O, dała mi coś. Dała mi książkę. O! Dała nam Jidę i książkę. No to elo. O, jeszcze rękawiczki jakieś. No dobra, a powiedz mi, czy ta Tovahona nie ma jakichś fajnych czarów? Coś tam ma. Dobra, ja bym zapisał, bo musimy się zaraz na statek udać. Ty, jakaś dzida, kurde. I zatrzymuję nagranie, bo to już prawie dwie.